Wiemy już, co to jest energia wewnętrzna, wiemy już, co to jest ciepło i przepływ ciepła. No, chcę powiedzieć, że z tym utożsamieniem pojęć ciepło i energia wewnętrzna, ciepło jako forma, przepływ ciepła jako forma przepływu energii wewnętrznej pomiędzy ciałami o różnych temperaturach, nie zawsze było tak prosto. Ciepło uważano za zjawisko samo w sobie, odrębne. No i dopiero w XIX wieku ludzie zrozumieli, że ciepło i energia wewnętrzna i praca w związku z tym, no bo energia wewnętrzna, energię wewnętrzną gazu w zbiorniku można zmienić, wykonując nad nim pracę, że to są wszystko pojęcia powiązane. No i chcę Was teraz zapoznać z doświadczeniem Joule'a, tego samego pana, od którego nazwiska pochodzi nazwa jednostki energii w układzie SI, Joule, który wykazał równoważność energii i ciepła, czy pracy i ciepła tak naprawdę. No i zrobił to za pomocą takiego urządzenia, którego będziemy mogli, symulację działania tego urządzenia będziemy mogli zaraz zobaczyć. To jest kalorymetr. Na temat tego, co to jest kalorymetr, to jeszcze zaraz porozmawiamy. W tym kalorymetrze jest napędzana nicią nawiniętą na oś. Są łopatki takiego mieszadełka. No i do drugiego końca tej nici umocowany jest ciężar. Ten ciężar przez bloczek przechodzi ta nić. Ten ciężar po włączeniu tego urządzenia będzie opadał. Jego energia potencjalna będzie maleć, no bo kosztem tej energii potencjalnej będzie obracać się mieszadełko i te mieszadła będą wykonywać pracę. Te mieszadła będą wykonywać pracę i efekt tej wykonanej pracy będziemy mierzyć jako przyrost temperatury tym bardzo precyzyjnym, symulowanym termometrem. W tych czasach ludzie łączyli ciepło z przyrostem temperatury. Tak? Ciepło miało być taką jakąś tajemniczą substancją, której dodanie do naszego ciała powoduje, że dodanie do pewnego ciała powoduje, że jego temperatura rośnie. No i jednostka ciepła była związana ze zmianą temperatury. To była kaloria, ciepło potrzebne do podgrzania 1 grama wody o 1 stopień Celsjusza. No i Joule za pomocą tego swojego doświadczenia udowodnił, że jest relacja, uniwersalna relacja pomiędzy kalorią a Joule'em, między wykonaną pracą a przyrostem temperatury związanym z jakby przepływem ciepła. No i teraz jeszcze pozostaje nam tylko cofnąć się i dwa słowa poświęcić kalorymetrowi. Kalorymetr, urządzenie, które po prostu służy do przeprowadzania eksperymentów w izolacji od czynników zewnętrznych, tak żeby układ w dobrym przybliżeniu mógł być uważany za izolowany. No i taki kalorymetr mieliście w ręku. Naczynie, w którym znajduje się ta substancja, którą chcemy mierzyć, na przykład woda, termometr, w którym mierzymy jej temperaturę, mieszadełko, żeby wymieszać tą wodę, żeby zmiany zachodziły w całej objętości. Tak to wygląda. No a za chwilę przełączę się na stronę tej symulacji. Na stronie symulacji link jak zwykle do tego dostaniecie. Ja się zmniejszę, przesunę się w jakieś bezpieczne miejsce, tu na przykład. Mamy tutaj ten jego eksperyment, no i... A nie, to nie jest strona symulacji. Strona symulacji to będzie pewnie tutaj, tak? Tak, to jest tu. No i zaczynamy. Tak? Tu mamy to mieszadełko. Pewnie potrzebuję zmniejszyć to trochę, żeby wszystko było widać. Dobra. To teraz muszę się przenieść sam tutaj.
Tu mamy to mieszadełko, mamy termometr, temperatura wynosi 10,8 stopni Celsjusza. To jest oczywiście w tej chwili symulacja, a nie realne doświadczenie. W realnym doświadczeniu trzeba zadbać o znacznie więcej szczegółów. No i puszczamy to i temperatura rośnie, tak? Temperatura rośnie. No i zobaczymy, jak wzrośnie do czasu, kiedy ten ciężarek tam opadnie do pozycji 1, tak? Teraz jest pozycja 1, to było tam 18 stopni. Stop. Różnica wyniosła około 8 stopni Celsjusza. Teraz zwiększymy sobie masę tego, puścimy jeszcze raz i zobaczymy, że temperatura wzrośnie bardziej. Hop, teraz było 19, poprzednio było 18, no bo energia, zmiana energii potencjalnej tego ciężarka była większa, to znaczy, że większą pracę wykonało mieszadło, to znaczy, że temperatura, jakby ta ciecz, woda w tym kalorymetrze podgrzała się jeszcze bardziej. Zobaczymy, co będzie, jak zwiększymy jeszcze raz. Najpierw było 18, potem 19. Patrzymy teraz. To nie pozwala tego zatrzymać. To jest błąd. No, teraz już jest 20, tak? Także za każdym razem temperatura tej wody wzrasta coraz bardziej. Im większą energię traci ten ciężar, ta masa, i przez to im większą pracę wykonuje to mieszadełko. No więc mamy tutaj właśnie ilustrację równoważności. Na tej podstawie można, na podstawie wyników tych obserwacji, tego doświadczenia, można wyznaczyć relację pomiędzy kalorią a dżulem. No i stanowi to dowód, wynik tego doświadczenia, ta obserwacja tego doświadczenia stanowi dowód, że praca i energia wewnętrzna i ciepło to są różne strony, można powiedzieć, różne aspekty tego samego zjawiska.